Ojczyzna w niebie. Nauczanie domowe. 4 listopada. List do Filipian, rozdział 3, werset 17, do rozdziału 4, wersetu 1. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu umiłowani. Skupmy się dzisiaj tylko właściwie na jednym zdaniu. Naprawdę o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie. Z ojczyzną kojarzy się wiele takich pojęć podstawowych, tych, które tworzą ojczyznę, tych, które są niezbędnymi elementami i z którymi się utożsamiamy. Bo przecież mogę powiedzieć, co to znaczy, że moją ojczyzną jest Polska. Mogę powiedzieć, jakie elementy należą tutaj do tej polskości. Język, kultura, tradycja, rodzina, praca. Sprawdźmy więc, czy rzeczywiście moją ojczyzną jest niebo. No bo jeżeli tak, to posługuję się językiem nieba, czyli wielbieniem Boga. To powinna być główna moja modlitwa, główny język, podstawowy sposób komunikowania się, uwielbienie Boga. Po drugie, kultura. I tu możemy wymieniać literaturę, muzykę, sztukę. I pytamy, czy ja rzeczywiście czytam Pismo Święte, no bo to jest podstawowa literatura mojej ojczyzny. Czy ja słucham muzyki, używam muzyki, rozwijam muzykę, czy ja posługuję się przedmiotami, ozdobami, które wskazują na kulturę mojej ojczyzny. Ta kultura to też oczywiście sposób bycia, sposób odnoszenia się do innych, sposób spędzania czasu. Czy moja kultura jest kulturą mojej ojczyzny, Królestwa Niebieskiego? Dotyczy to także pewnej tradycji. Tego, gdzie jest moje zakorzenienie, z czym ja się identyfikuję. Poza tym ojczyzna to społeczeństwo. W odniesieniu do nas to życie we wspólnocie. Tak jak buduję relacje, tak jak chcę wzmacniać moją małą grupę, tak jak mi na niej zależy, tak jak realizuję to budowanie tkanki społecznej. Tak moje serce dojrzewa w tym coraz pełniejszym utożsamieniu się właśnie z tym gronem osób, z taką, a nie inną rzeczywistością, tą realną wspólnotą, którą tworzę, bądź też nie. I w końcu można powiedzieć, że ojczyzna to moja praca, to moje zaangażowanie zawodowe, a w odniesieniu do Królestwa Niebieskiego główną pracą jest głoszenie. Ile głoszę? Jak świadczę o Jezusie? Czy ta moja praca dla Królestwa Bożego jest rzeczywiście pomnażaniem dobra, dobrej nowiny w sercach moich bliskich, moich bliźnich, znajomych i przyjaciół?
Moja ojczyzna jest w niebie. Zadanie więc dla ciebie na dziś. Zastanów się, jak wygląda twój styl życia wspólnotowego. Bo przecież w niebie tylko będzie wspólnota. To jest ta cecha charakterystyczna, więc dzisiaj pomyśl, jak ja buduję wspólnotę, jaką wspólnotę buduję, z kim ją buduję. Niech ci w tym budowaniu wspólnoty błogosławi Bóg Wszechmogący, ten, który jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego.